W Centrum Zabaw Magiczna Laguna odbyła się impreza mikołajkowa organizowana przez Urząd Miasta Katowice dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. Pomysł się wykluł ze względu na to, że były takie sygnały, że te dzieci nie mają za co tak naprawdę skorzystać z takich placów zabaw, gdzie mogą się integrować z innymi dziećmi i przeżyć chwilę takiej radości, bo zawsze gdzieś siedzą sobie w świetlicach, coś tam robią, a tutaj mogą się wyszaleć, mogą pobawić się na takiej dużej przestrzeni. Uważam, że jest to rewelacyjny pomysł, ponieważ dla wielu dzieci, naszych podopiecznych, jest to jedyna możliwość, aby skorzystać z takiej sali zabaw. Będą miały niepowtarzalną okazję wybawić się, wyszaleć przed świętami, dlatego myślę, że jest to niesamowita impreza i bardzo się cieszę, że udało się tutaj nawiązać współpracę właśnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z panem prezesem Magicznej Laguny. Co ciekawego najmłodsi mogli znaleźć w Centrum Zabaw? To są różne zabawki dmuchane, takie skakańce, zjeżdżalnie, gdzie teraz na powietrzu nie ma możliwości tego wystawić, a więc na tym obiekcie, gdzie posiada taką wysokość i taką powierzchnię, my to zapewniamy. Tak jak widać teraz i słychać ten hałas, dzieci naprawdę fajnie się bawią. Rodzice mogą sobie posiedzieć w boksach, gdzie mogą się napić kawy, herbaty i spokojnie tam popatrzeć na pociechy. A my tutaj opiekujemy się wszystkimi dziećmi. Uśmiech dziecka, rzecz bezcenna. Bezcenna, tak. I proszę zobaczyć. Wszystkie się śmieją. Każdy, który zjeżdża. To jest naprawdę bardzo fajne chwile dla tych dzieci. My wręcz robimy takie akcje, że każda świetlica środowiskowa lub ktoś się zgłosi, kto nie ma pieniędzy, a ma grupę ludzi, zawsze może do nas zadzwonić i udostępnimy im naszą salę na godzinę, dwie, żeby te dzieci mogły się pobawić. Oczywiście bezpłatnie. Robimy taką akcję, ponieważ mamy takie możliwości.